O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. W sobotę i niedzielę na placu Marii Konopnickiej odbędzie się świąteczny kiermasz. Każdy, kto chce kupić oryginalny upominek czy świąteczne ozdoby, z pewnością znajdzie coś interesującego, zapowiada Suwalski Ośrodek Kultury, organizator jarmarku. W niedzielę w tym samym miejscu odbędzie się również miejska wigilia. Kiermaszowe stoiska będą czynne w weekend od 10 do 18. W ofercie wystawców będą dostępne ozdoby świąteczne, unikatowe przedmioty wykonane ręcznie przez lokalnych twórców, nie tylko ludowych. Na kiermaszu możliwe będzie skosztowanie i zakup świątecznych smakołyków, słodkości, ale też innych tradycyjnych wyrobów na świąteczny stół. W niedzielę czas spędzony na kiermaszu umilać będą artystyczne podpisy Studia Piosenki Beciaki, Studia Piosenki Świetliki i Suwalskiego Chóru Gospel. Prócz nich kolędy zaśpiewają również pracownicy ratusza i innych miejskich instytucji. Oko z pewnością ucieszą animacje Studia Radość, działającego przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Na godzinę 13 zaplanowano rozpoczęcie Wigilii Miejskiej. Życzenia złożą prezydent miasta oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Po życzeniach tradycyjny wigilijny poczęstunek, który odbędzie się w plenerze. Specjalnym gościem będzie święty Mikołaj. Na placu dostępna będzie również żywa stajenka.